I like it! O! Dziękuję. Naboje też są dobrym prezentem od Mikołaja. Zamknij ryj, Ashley! To jest jedyne, co słyszę do... od kiedy tutaj jestem. Ja pierdzielę, uspokój się. Ja też mam, kurde, moje własne życie i moje własne problemy, ale jakoś nie wrzeszczę. Help me, Leon! Ashley... Leon! O, i tyle to było, kurde. Trzeba było wrzeszczeć jak ta idiotka? Oh my god, kamera! Teraz nie będziesz mógł oglądać i patrzeć, co z nią zrobimy. Zboczeńcu. Oczywiście, że amatorzy! Tak, przyjdę po nią. Przyjdę, to kurde zaduszę moimi własnymi ręcami. Myślę, że jest tutaj jeszcze coś do znalezienia. Albo... Chwila. Tak. No! Co teraz będzie? Trochę się boję, ponieważ no... Wiadomo! Dlaczego? Wszystko jest pod napięciem, do jasnej cholery. Ponieważ no... Amunicji brak. Leczenia brak. Dają mi, kurde, amunicję! Nie do tego, co trzeba! Ale handlarz jest, więc... Nie wszystko stracone. Ta! Siema! Nawet, kurde, amunicji do pistoletu nie mam, no błagam. Ciebie nie sprzedamy. O, to jest zarąbiste! Ale oczywiście nie mam pieniędzy, żeby mógł to kupić. Zawsze mogę kupić spraya. Tune up może, nie. A jak sprzedam... Sam nie wiem. Nie chcę pozbywać się Blacktaila. To jest bardzo dobra broń, lubię ją bardzo. Cel uświęca środki. Wybacz. Kurtka jest zbyt dobrym przedmiotem, żeby mógł po prostu ją zignorować. Patrzcie, klon fajnie wygląda. W sumie to tęsknię za jego starą kurtką. A! Kompletnie zapomniałem o tych napaleńcach wybuchowych. Siema. Chcecie się ze mną pobawić? Fajnie by było, jakbym ustrzelił jakimś dynamit, to by oszczędziło mi roboty. Okej. Mam bezpieczne miejsce, w którym mogę się chować. Chodźcie, kurde! Quickscope, bitch! O, ja pierdzielę. Otwieraj się! Strzelałem w niego! Och! To mnie ubiło. I wrócę się po spray. Wydaje mi się, że mam prawo, by kupić kolejny. Nie, zaraz, bye. Tak jest. I przy okazji zużyję go i kupię sobie następny. I by the way, zrobię tak. Ja pierdzielę, ale ta moja walizka jest pełna, kurde, pełna pustego powietrza. What are you buying? Pewnie, że kurde spraya kupuję, do jasnej cholery. Co mógłbym innego kupić? Ammo!
fagasy pieprzone. W sumie nie. Jeszcze nie zużyję tego. Ja pierdzielę. Kurwa je... Dość. No. Wrócę po następny granatnik. I masz pieprzyć to. Bye. What are you buying? Tak właśnie, ze Strikerem można zrobić taki fajny glitch, ale niestety nie pokażę wam, bo potrzebuję kasy. Dobra. Tam kolejne skurczybyki będą we mnie strzelać, nie? Trafiłem czy nie? Chyba tak, bo słyszałem, że się rozpuszczał. Osiet. Dobra. Redzie 9, pomóż mi. Zamknij ryj, otwieraj! Komornik przyszedł. No, dziękuję. To mi się na pewno przyda. Jakiego mam zeza? Oh my god. Może ta sesja jednak będzie nieco krótsza niż godzina? Bo już mam dość. Ta... tam czerwona marycha była gdzieś. O, właśnie! Całe szczęście. Zawsze coś. Alright, tutaj coś też będzie. A niech będzie, wezmę to. Zawsze będzie dodatkowa kasa. Jest najważniejsza. Oh, fuck me. Nie! Nie, tylko nie to miejsce. Dokładnie wiem, co tu się będzie odpierdalać. Dobra, przejdę jeszcze tylko to i będę już chyba kończył na dziś, bo no, zmęczony jestem jednak. Myślałem, że trochę więcej uda mi się ogarnąć tej gry, ale tak czy siak muszę się wrócić do handlarza. Pamiętacie, kiedy mówiłem na początku gry, że będzie pewne miejsce, w którym będę potrzebował... Kurwy nędzy! Którym będę potrzebował snajperki. Ponieważ no, bez snajperki będzie bardzo, bardzo kurde ciężko. Praktycznie niemożliwie. Właśnie zbliża się to miejsce. Ta semi-auto. Nie martwcie się, jak tylko to zrobię, to sprzedam od razu i będzie git. To najpierw muszę tych na rozpierniczyć. Dziękuję! Handlarzu, ratuj! Przyszli mnie napaść! Ale nie, ty będziesz tam stał i tylko się przyglądał, jak twój klient pada. O. Oczywiście, dzwonią do mnie w najlepszym momencie, nie? ZW. No i wróciłem. Jest... O! Zapomniałem, kurde, że z nimi się lałem. Już mi chciałem powiedzieć, oh my god, jesteście gotowi? Na jednego z najstraszniejszych potworów w tej grze? Nie, nie jesteście. A no tak, przecież mam rajfla, to teraz i one będą mi się pojawiać. Kurde! Chwila. Myślałem, że będzie tutaj coś. Tak czy owak, nieważne. Tak więc no, rozpierniczę tych śmierdzieli.
A najpierw save'nę po raz kurde... Który? 62. Dlaczego? Bo mogę. I no... Regeneratory! Na pewno weterani wiedzą, o co kurde chodzi. Też wiedzą, o jaką sekcję mniej więcej chodzi. Wiem, jestem pewien, że może to da się jakoś pistoletem pokonać, ale szczerze mówiąc, zważając na moją stan mojej amunicji, wolałbym tego nie próbować. I przy okazji też zobaczycie mniej więcej, jak ten przeciwnik działa. Co raczej też by spowodowało, że to będzie bardzo trudne. Dobra, rifle może być, jak na razie. Jak na razie. Dobra, tutaj nie mamy nic do roboty. Te kanistry nam się przydadzą. Tak, tak, to wszystko co teraz zbieramy nam się przyda. To będzie, magnum ammo. Wiedziałem, mimo tego, że magnum nie mam. Okej. Okay. Are you ready? By zobaczyć to cholerstwo? Ponieważ ja am ready, by spierniczać. Widzicie, jak kamera bardzo blisko jest nas? Normalnie gorsza kamera niż w R6. Widzicie to gówno, co tam leży? Te szare coś? Jest dziwne, śmierdzi i się regeneruje. Dobra, jak sobie śpi, to lepiej tego nie budźmy. Ponieważ jak obudzimy... Chociaż nie, i tak pewnie wstaje, czek. Zobaczmy tak dla jaj. Zamknięte. Coś, co jest w środku... Coś w środku pokoju powinno... blokuje drzwi. Znaczy się, no. Blue. Green, green. Red, red, red. Jej! Okej, pro tip. Dobra, nieważne. O, Luis nam mówi o tych regeneratorach. Chodzi o to mniej więcej, że jak się odstrzeliwuje im rzeczy. Ręce i tak dalej, no nie, łeb nawet. To wszystko się regeneruje. Fuj! Więc no. Zanim weźmiecie to, rozejrzyjcie się po pokoju. Ja chyba się rozejrzałem i nic już więcej nie ma do znalezienia. Tak więc no, jedyne co zostało zrobić. Freezer kartki? Spierdalam! Aaaa! Widzicie? Patrzcie na niego, jak się rusza. Powolny, że cholera. Ale zabójczy, że ja pierniczę. Tak więc no, właśnie snajperkę wziąłem po to, ponieważ w pewnym momencie będziemy zamknięci z jednym i będziemy musieli go ubić. O! Myślałem, że spierniczę. Tak czy owak, no, tak się kończy zadzieranie z tym gnojkiem. Boleśnie i to bardzo. W sumie mogłem... Nie, z rifla raczej nie będę korzystał, bo... To właśnie tutaj. Jesteśmy zamknięci z jednym i musimy go załatwić, ale nie będziemy mogli zobaczyć jego słabych punktów bez lunety, którą tutaj znajdujemy. Przestańcie kurde mi SMS-y słać do jasnej cholery, kiedy let's play'a nagrywam do cholery jasnej. Tak więc no. Nie zapominajcie, że można tutaj szyby wybijać i fanty dostawać. A te też wybiję tak dla fajrantu. Operate? Nie, jeszcze nie. Chociaż nie, chwila. Dobra, trzeba przypisać ten kartki. Zrobić to. Okej, i odblokuje nam się droga, ten, zamrażarka, w której była luneta, która, na podczerwień, która
pozwala nam widzieć, co kurde ich słabe punkty. Co tutaj to robi? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy owak trzeba to zabić. Spójrzcie, jaki to karakaniec. Fuj! Wynoś się, nikt cię nie lubi. Dobra, więc tak. Zrobimy to w ten sposób. I snajperka. Gdzie idzie? Którędy idzie? Tędy! O, i właśnie w ten sposób widać, gdzie trzeba strzelać. Cholera. Czasami też na plecach są. A! Okej, ten miał tylko dwa słabe punkty. I co?! Teraz drzwi zostały otwarte, tak dla jaj, nie? Dobra, lecimy. Można im odrąbać nogę i uciec, ale pistolety niestety do tego są zbyt słabe. Dobra, wiem, rozumiem, złaź mi z drogi, jesteś straszny. Kurde, bez tej kurtki Leon dostałby multum, kurde, obrażeń. Ale hej, przy okazji to nie jest ostatni raz, kiedy ich widzimy. Ale za każdym razem, jak ich widzimy, nie musimy się z nimi lać, więc snajperkę mogę już po prostu sprzedać. Tutaj może nie. A, to jest fajna minigierka. Możemy ich tutaj wsadzić do tej dziury. Że no, to znaczy, że nie dostaniemy od nich fantów, ale i też nie będziemy musieli martwić się o amunicję. Więc fuck this. U, dwóch naraz. W sumie jestem dobry w takim jednorękim bandycie. No dobra, wy sobie tak stójcie. Tyle. Zawsze w wesołych miasteczkach udawało mi się wygrywać pluszaki i tak dalej, no nie? Nawet raz, kurde, udało mi się PlayStation Vita dostać, no nie? Ale te, kurde, pieprzone maszyny, one są jakieś lewe, moim zdaniem, ponieważ jak już... Nie, bo to... Jakby to powiedzieć... nie brało się samej konsoli, tylko... znaczy, może nie Vita, może PSP, nie pamiętam. Jedno z dwóch, tak czy siak to było dawno temu. Tak czy owak, w maszynach były tak jakby... Nokie? Te stare, niezniszczalne, no nie, tylko że z taką jeszcze przymocowaną stópką. I tak, i najlepiej by było brać za tą stópkę, no nie, i w ten sposób maszyna by to ciągnęła w górę, ponieważ zawsze się ześlizgiwała, jak brało się sam ten, w cudzysłowie, telefon, mimo tego, że to nie był telefon, ale tak wyglądał, no nie. I wziąłem za tą stópkę. I chwyciło, no nie? Ale do jasnej cholery. Jak tylko miało, kurde, to upuścić tak, jak trzeba było w tym... wiecie, miało to upuścić tak, żebym to mógł dostać w swoje ręce, to kurde, jakoś ze wszystko zaczęło się machać i wypierdoliło w kilometr od tej dziury. I wkurwiony byłem. Te wszystkie pieprzone maszyny są lewe, zrobione tylko po to, żeby kasy zdzierzać od biedaków jak my. Ale przynajmniej za jednym góra, za dwoma razami udawało mi się pluszaki zdobywać, więc hej. Już taki zły w tym nie jestem. O. Mam granaty? Okej, może być, może nam się uda. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. Dziękuję! O. W sumie ich możemy minąć. Jak możesz walić w powietrze i wydawać dźwięki walenia w drzwi? Oto jest pytanie. No ale to w końcu Ashley, ona znajdzie na wszystko sposób. Ach. Co my tu... W sumie tak mi się wydaje, że ta baza wcale aż taka... duża nie jest. Wydaje mi się, że góra dwie sesje nam zostały się. Quickscope, biatrz!
Bum! W sumie wolałbym tutaj ich trochę rozwalić, bo no, żebym dostał amunicję i kasę. No chodźcie. Bum! Nieważne, czy kurde ze zbroją, czy z maską, pokraki to pokraki. Sraki kaki. Siema. O nie. Dobra. Uff. Teraz za każdym razem, jak widzę rozwalony łeb, to mam paranoję. Czy zamieni się w brzydala, czy nie? Oh my god. Ale macie brudne okna, zaraz wam to załatwię. O. Lepiej nie mieć wcale okien, niż mieć brudne. Oh fuck! Punisher? Na ratunek! Uciśnionym. Nice animations. O, ale kurde, nie nice, bo... Co jest kurde z tą grą? Nie chce mi dawać amunicji teraz. Wcześniej tak dużo udało mi się jej zebrać. Teraz co? Nico. Co pokazują te X-raye? Widzę same pustki. To pewnie głowa Ashley. W sumie fajnie by było, jakbyśmy mogli kupić taką, takiego survival vesta dla Ashley. Byłoby fajne, przynajmniej by aż tak bardzo nie napierniczała się we wszystko, co tylko może. Jej, która godzina? Dobra, najwyżej do końca tego chaptera będę grał. Jeszcze niedużo nam zostało. Jest, dobra nasza. Nie, stój, tędy, dobra. O, jest, udało się. Przyszedłem przez drzwi. Jestem taki zarąbisty. Tak przy okazji, no, też w ramach... O nie, nie podoba mi się to miejsce. Kolejny śmierdziel tutaj będzie, wezmę... Ciebie. Mam nadzieję, że uda mi się odrąbać kilkoma strzałami mu nogę, bo... Teraz będzie taki ulepszony regenerator, który nazywa się Iron Maiden, tak jak ten zespół heavy metalowy. I patrzcie, co on ma. Kolce, które kłują i blef, fuj. Wygląda, jakby się kurde nie mył. Dobra, nieważne. Dawaj mi flasha w takim razie. Stój. Tako. I one przytulają nas bardzo mocno. A te przytulanie jest bolesne. Nie chcecie, żeby Iron Maiden was przytulił. Dobra. W takim razie strzelanie w ich kończyny pistoletami nie działa. Trzeba się schytrzyć. Fuck! Muszę go pokonać! On ma klucz. W takim razie... niestety znowu muszę wyciągnąć snajperkę. Dobrze, że jej nie sprzedałem. Myślałem, że już więcej ich nie będzie takich, które trzeba pokonać. O! Uuu! Ładne masz pazurki. Kto jest twoją kosmetyczką, mój drogi? Dobra, i to wszystko. Ha! Skąd masz ten klucz? Nie mam zielonego pojęcia, ale nieważne, ważne, że ja go mam teraz. Wpadł w moje łapki. Ja się nim zaopiekuję. Będę go głaskał i ściskał i kochał. Ale jak użyję, to od razu wyrzucę, bo po co mi niepotrzebny? Leon to drań. On postępuje tak z każdą dziewczyną. Tak jest. Ja pierdzielę! O! Widziałem, że tam miałem... Kurde, miałem mieszankę z tym! O! Mogę zmienić to? Ech.
No trudno, nie mogę. Muszę czasem patrzeć na to, co ja robię. A kurde. Ja pierdzielę, jedyna sesja, co w tej sesji się dzieje, to nie mam ammo. Nie przeżyję, mimo tego, że dobrze mi idzie. O. O shit, moment, to jest zarąbiste miejsce. Widzicie te wszystkie kruki? Pamiętacie, co zrobiłem wcześniej na wiosce z nimi? Łup! Cholera jasna. Fuck this shit, w takim razie. Myślałem, że dosięgnie ich to. Tych, co na górze są, normalnie dosięga, ale nie rzuciłem tym granatem tak jak trzeba. Siema. Wiesz, jakbyś sprzedawał, kurde, amunicję, to byłoby o wiele lepiej. Mimo tego, że w tych zakątkach, w których byłeś, bardzo często można było zobaczyć, że masz w stoku, kurde, amunicję. Siema. Ja mam selection of nice things to sell. Thank you. Czy ta snajperka mi jeszcze się przyda? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze kurde jedno będzie miejsce. Gdzie będziemy biegać razem z... O! Gry! Tak, ja gram w gry, let's playa robię. Będzie jeszcze niestety jedno miejsce, w którym będę musiał użyć tej snajperki, co bardzo nie jestem zadowolony z tego. Ale no, nie mam wyjścia. Chyba, będę musiał zatłuc tych skurwysynów. Ale to już naprawdę, naprawdę ostatnie miejsce w grze. Tak więc don't worry, be happy. Lubię jeździć w windach chyba się mówi. Jestem analfabetą, I'm sorry. Mniej więcej w tej scence chodzi o to, że Leon próbuje się z kimś skontaktować, ale się nie udaje. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Nikt na gadu-gadu nie był dostępny. Więc no. Musimy sami sobie radzić. To wszystko, jeżeli chodzi o tą scenkę, mi się wydaje. Było trochę bezużyteczne, ale co mi tam. W takim razie... Nie, zaraz, to nie było bezużyteczne, bo przecież klucz dostaliśmy od tego śmierdziela. Rozwalonego. Kurde, taki kolczasty jak Sonic. Nawet bardziej. What are you selling? Masz to i zamknij ryj. Się cieszę, że masz towar, który i tak nigdy nie sprzedasz dla mnie. Więc tak. Jak teraz będzie wyglądała sprawa? Musimy wrócić do Ashley, bo mamy klucz, chwila. Wydaje mi się, czy... O! Zniszczę wam wszystko. Aż jestem gnojkiem. Za to, że wasze eksperymenty chciały mnie zabić, teraz ja pozabijam wasze eksperymenty. Oko za oko, ząb za ząb. O, zapomniałem. Albo raczej oko za oko i mutacja za mutację. To chyba nie miało sensu, ale mnie to nie obchodzi. Często mówię takie rzeczy, które nie mają sensu. W sumie... To byłoby idealne miejsce, żeby zakończyć tą sesję. Ca! To będzie dobre miejsce. BUM! Tak więc no, ja tutaj już zapiszę, ponieważ no, tak i tak koniec chaptera będzie dosłownie za moment. I będę się z wami żegnał. To będzie... Która część? 20, 21, coś takiego, ile ja już... Chwila.
Powiedziałbym, że 20, tak mniej więcej. Ta, cancel. Tak więc no, to był PG. Widzimy się w następnym odcinku. I w następnej sesji z R4. Już niezbyt dużo gry nam się zostało, wiecie? Tym chyba lepiej. Ponieważ to oznacza, że Let's Play zaraz się skończy. Tak więc no, jeszcze myślę, że góra dwie sesje, mi się tak wydaje. W sumie nawet byłoby nieco mniej, gdybym pograł dzisiaj nieco dłużej, ale jednak no... Jakoś tego nie czuję dzisiaj zbytnio. Tak więc no, na razie wszystkim.